Witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną część moich zmagań na portalu Liczes? Jesteśmy na Liczesie 5 plus 3, czyli tak zwany, moi drodzy, blitz, szachy błyskawiczne. No i co? Zagramy sobie, moi drodzy, w szachy dzisiaj wyjątkowo, jest niedziela. Karo Kan, E4, C6. Jak najbardziej, jak najchętniej, spodziewam się D5, chyba że pójdzie co innego, ale raczej nie. Takie jakieś prostolinijne warianty, prawdopodobnie bicie, gonie C5, skoczek F6, skoczek D7, to są ruchy, które się grywa. A, czyli klasyka. Klasyka gatunku. Ostatnio było to już, moi drodzy, grane. Tak, jest. H5 grozi, H6 prawdopodobnie trzeba zagrać. Po tym ruchu skoczek D7 jest ruchem topowym. Tak jest. Prawdopodobnie te gońce się tutaj wymienia. Aha, jego aktywnego za mojego nieaktywnego i roszada długa. Prawdopodobnie roszada długa jest opcją po goniec D2. Prawdopodobnie jest, tak? Dobrze, ten skoczek gdzieś chce przyjść, jeszcze nie wiemy do końca gdzie. Roszadę zrobię, nie będę się niczego obawiał. To jest taka mięciutka groźba, bo to można pobronić natychmiastowo. Prawdopodobnie to jest posunięcie. Atak na gońca, chcemy wymienić się tutaj. To jest tempem, ja wiem. Odchodzimy. Pytanie kluczowe, gdzie? Ogólnie rzecz biorąc, zdradzę Wam, że nie lubię tych wariantów. Nie lubię tych wariantów grać autentycznie. Skoczek prawdopodobnie będzie chciał przyjść na G4. Być może. Skoczek na G4. No trzeba odejść. Nie ma rady. Trzeba odejść. Prawdopodobnie profilaktyka król B1. Wieża tutaj, moi drodzy, z H na E. No i cóż. No i gramy w szachy, tak? Dobrze. To jest jakiś ruch, nie? Skoczek do centrum. Czy może w ogóle bić pionka? Pytanie jest kluczowe po tym ruchu. Obawiam się, że może. No właśnie. Obawiam się, że może. Dobra, król B1. Gdzie on w ogóle chce zraszować? Hetman jeszcze nie opuścił, moi drodzy, swojego dotychczasowego miejsca pobytu, tu gdzie jest zameldowany, więc długa roszada na razie jeszcze w grę nie wchodzi. Ale być może krótka roszada pójdzie. Jak pójdzie krótka roszada, to już będę znał odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Tak, właśnie, już król broni, więc fajnie. Król broni, więc fajnie. Teraz gdy tego gońca wypadałoby jakoś tu pobronić. Chce zraszować tutaj, to jest jasne. W ogóle C4 brzmi obiecująco. No tak średnio w sumie, bo wchodzą liczne szachy. Liczne szachy. No tu chciałem zagrać cały czas. No cały czas tu chciałem zagrać jednak. No jest to, moi drodzy, wieża w grze. Pozwolę mu zroszować. Mogłem to jakoś zapobiec temu? Nie wiem. I don't know. Wiem natomiast jedno. Po odejściu tutaj. Gdzieś tym gońcem. Tak. Będziemy mieli możliwości. Później... Bronienie tego pionka wieżą, co tak naprawdę umożliwi nam ruch skoczkiem. A tutaj krótka roszada, ku ucieszy publiczności, czy znaczy ku zdziwieniu być może. Bicie, liczymy od razu poświęcenia, które nie działają pięknie, wiadomo jak jest. Teraz ruch, on tu bije. Tu. No nie wiem, ten skoczek tu wygląda fajnie, z tym, że tu nie mamy ruchu niestety. Dobra, to teraz sekundka, nie? To wiadomo, to czas, proszę Państwa, czas. Czy to jest jakiś ruch? No wiadomo, on będzie próbował jakiś tam C5, D5, C5, E5, przepraszam, to mam na myśli, of course. To jest ruch jakiś. Trzeba ruszyć tymi pionami, to ino chyżo, powiem Wam tyle. Trzeba nimi ruszyć i to ino chyżo. Tak, no tego ruchu nie ma na szczęście skoczkiem, znaczy na szczęście. Blokujemy go troszeczkę. Ja wiem, to pasywne. Ale jeżeli hetman odejdzie, może te C4 było dobre. Nie wiem. W każdym razie, no chcę zagrać, moi drodzy, to. Chcę zagrać to i pchać pionki. Jazda tutaj. Dojść do G5, pootwierać wszystko. Oczywiście jego plan jest prawdopodobnie równie prosty. Chcę tutaj, moi drodzy, tędy. No ale C5 to mi w to graj, bo jak ja sobie pootwieram wszystko, to będzie dobrze. C5, C5. C5, hej, bicie, można? Można wszystko. No dobrze, gramy skoczkiem tu, gdzie chcieliśmy. Ten pionek tak naprawdę jest no, do wzięcia, z tym, że no nie wiem, czy on chce tego pionka brać. Prawdę mówiąc, nie bójmy się oddawać pionów tam, gdzie atakujemy, tam, gdzie potrzebujemy otwartych linii. Tak, otwarte linie. Wziął. What the hey? Przecież to tu wisi. Czego ja nie widzę? Tu? Nie, no to... Ależ grają. To nieporozumienie jest duże takie chyba. No.
Na skoczek leci, panie kolego. Chyba, że tu wtrącisz. No tak. No życie, słuchajcie, to jest życie właśnie. No to pogubił się troszeczkę przeciwnik. Dominant threat. Ha, dominująca groźba. Witam serdecznie. Mamy bierki koloru czarnego, druga partia. A co? Niech leci. E4, D4. D4. No dobrze, no to D5. C4 się spodziewa. Chyba, że jakieś inne cudawianki. Tak, mamy, moi drodzy, w tym momencie odrzucony gambit hetmański, czy tam gambit królowej, jak to woli. To jest ruch chyba pierwsza linia w ogóle, żeby było ciekawiej. Tak, goniec C7 rozwiązujemy. Chcemy zagrać być może coś takiego. O, takie wczesne oddanie gońca? A to nie wiem, czy to tak się grywa? To tak się grywa. Tu zagramy, moi drodzy. Tu i tu i tu i tu. To są ruchy jak najchętniej. No dobra, bicie pionkiem. To... Nie wiem, kurczę, dziwnie grają troszeczkę ci przeciwnicy. Jakoś tak, okej, okay, no wiadomo, chcę po to pole wziąć pod kontrolę. Roszadka, skoczek F6, F3, przepraszam, i roszada również. I skoczek tędy. Chcemy C5, chcemy forsować C5 i chyba sforsujemy C5. Tak, ja wiem, tutaj jakieś strzały mogą być, nie ma skoczka, więc to miejmy na uwadze. Wieża na półotwartą, jedna, druga, trzecia. Nie chcę skoczka tu dostać, prawdę mówiąc. C5, możemy grać C5? Troszeczkę takie... Bęc, bęc, bęc. Izolowany pion. Nie boję się tego kompletnie, słuchajcie. Nie boję się tego kompletnie, tego izolowanego piona. Mam parę gońców, więc... Pchnę, otworzę pozycję. Piękny goniec na przekątnej. To C4 bez namysłu. Nie wiem, może niedokładne, ale zamykam linię. I gońca tutaj zmuszam do odejścia. Ten pionek, moi drodzy, ten pionek. Teraz tak, tędy... Gdzie tu iść? Może tak? Ogólnie planem białego w tych strukturach jest zagranie 4. To prawdopodobnie wiecie. To wiedzą wszystkie dzieci. Małe, duże. Dobra, ten skoczek źle stoi. To już wiemy od razu. Widzimy to od razu. On by chciał stać tu. On by chciał stać tu. A tędy? Tędy, tędy. A gdzie ten goniec ma odejść w ogóle? Nie wiem, słuchajcie, autentycznie nie wiem. Skoczek może mi się tutaj wdiablać. A może zagramy tak? Tu wisi wtedy. Tu wisi wówczas. No dobrze. Ha. No nie wiem, nie wiem. Dobra, wieża na pół otwartą. To jest jakiś ruch zawsze, nie? Może słaby. I ta wieża też chce się rozegrać. To na bank. No mamy wolnego pionka i to jest fajny, fajny znak sygnał. Fajny znak sygnał. Może tego skoka przestawić tędy albo tak i tak. Tak i tak. Jakie przyszłości ma ten skoczek tutaj? Jaką przyszłość? Sprawdźmy przyszłość dla tego skoczka. Może tak i tak. I tak, i tak. No dobra, widzę, grozi czek. Znaczy czekmet nie, ale grożą nieprzyjemności ogólnie rzecz biorąc. Tak, a to się wszystko rozwiązało. Gramy tak i dziękuję. No. I to krótki kaszel. O, E4. No dobrze, no to pole pod kontrolę. Prawdopodobnie może pchnąć, bo ma dużo żołnierzy. A jeszcze wzmacnia. Czy to jest klin wbity? Wbity klin. Ogranicza mojego skoczka. Dobrze, proszę pana. Jak najbardziej. Jak najchętniej. Mój goniec pełni rolę takiego śmieszka tutaj na szachownicy. To jest... Nie wiadomo, co on tu robi w ogóle. Może pionkiem pójść do spodu. Nie wiem, ty. A może zdwoić się na E? Może. Jest to jakiś ruch. Skoczek tutaj niestraszny. No trzeba hetmana wejść do gry, to na pewno. Ta bateria nie ma racji bytu ze względu na to. Okej. Okay. Jak najbardziej, jak najchętniej. Aha. Tu? Wait a sec. Tutaj skoczek byłby... Fuu, piękny. Piękny byłby tutaj skoczek. No nie wiem, słuchajcie, to czy to... Nie wiem nic. No nie wiem, zdwoję się tutaj. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ty już biedolisz, że nie wiesz. Bo nie wiem. Bo nie wiem. Co to za samoloty latają przy niedzieli? Wiesz, mówiłem, że chcę tutaj mieć ciszę i spokój. Dzwoniłem do pewnych struktur. Dzwoniłem do struktur w ogóle, nie? Tak. Tak było. W ogóle ciekawe, jakieś dziwko by było, jakbym do domu teraz 15 sekund. Mimo, że mam w ogóle dużo więcej czasu. Proszę bardzo. Niech tutaj w ogóle, niech ma taki delikatny mindfuck, jak to się mówi. Ale to wisi chyba, nie? To teraz wisi. Bicie, bicie.
Bicie, bicie. No goniec się otwiera, to bardzo fajnie. Tu wisz, Jana. Tylko to ryzykowne branie tego. W ogóle to też jest ryzykowne. A tak wziął. A to ten pion? No bić tego nie chcemy, to od razu wiemy. To z szachem jest, nie? Ale to co z tego? Nico. Dobrze. To jest ruch, nie? Niestety. Ten skoczek jest dobry. Ten skoczek jest dobry. No dobry ruch zagrał, no co ci powiem, no. Dobry ruch zagrał. Tu? A może tak w ogóle zagrać, słuchajcie? Tak zagrać. Będzie pchał pionkę, ale to spokojnie. No tego nie chcę dostać. Nie chcę tego gońca stracić, to na pewno. Gdybym miał wieżę tu, to bym sobie go wycofał, ale nie. Oczywiście nie mam wieży tam. No nie mam, no. Tu może podwisać, więc. Bicie, bicie. Bicie, bicie. Czy to jest dobre? Czy to jest ruch zawsze jakiś jest? Niby nie. Ale on odbije skoczkiem. Skoczkiem odbije? Czym on to odbije? Hej. A w ogóle tak zagrać bezczelnie on tu? Ale nie może. No, no, nie może. Co tam lata w ogóle? Tak, nie może, bo tutaj jest ze szachem, nie? I tam materiał wygrany. I teraz mogę gońca na 8 cofnąć. Cofnął. Cofa mi się tutaj ten goniec. Cofa mi się goniec. Nie wiem, jak to wszystko potraktować. Czy to jest ruch? Tylko, że po tym idzie to. Ha. Król taki otwarty trochę na przekątnej, nie? Trochę taki, jak to się mówi, roztwarty. Bęc, bęc. Nic tu nie mam. Nic tu nie mogę brać. Nic nie mogę robić. Tu zagram. Tak prowokacyjnie. Otworzymy gońca. No pewnie chce pchnąć i co dalej? Co dalej po pchnięciu? Co po pchnięciu? Co jest po pchnięciu? No wieża wisi. To widzę. Tu, to jest tu. A nie, skoczkiem odejść nie może, więc spokojnie. Cały czas jest to samo. Czyli skoczek jest związany, jakby nie było. No to na tym trzeba bazować. To może tak i tak. A no, 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 no. A to ciekawy ruch jest. No bo chcę zagrać w tym momencie F5. Chcę zagrać F5 i otworzić no, tam linię, nie? W ogóle ile minut różnicy jest? No, co jest grane? Dodałem mu tylko 15 sekund. On nie szedł poniżej 4. Gościu, malinowy. Nie wiem, co o tym wszystkim sądzić. No tu nawet mogę się próbować wdiablić, nie? Czyli takie jakby dwie groźby dominujące. A, wiecie, if you know what I mean. No i F5. To. Zawsze tu to kasuje. Do skasowania. No na tym bazujemy, tak? No, wieża słaba jest ta na E1. O, w końcu jakiś dłuższy zamysł z jego strony. Wow. 10 w ogóle patrzy, jak Mariancello gra. Pięknie, to mnie uskrzydla, znaczy. Powiedzmy. Też mógłby dodać mi 15 sekund, nie być taki. No mógłby, no. Jak to zagra, to ładujemy w 5 od razu. Przekątna jest otwarta. To też jest fajna informacja. Wbrew pozorom. No i ten pion, nie? Taki. Warto mieć go na uwadze. Tu. Tak. Jak tu. Spokojnie. Panie kolego. Wybicie, bicie. Skoczkiem raczej nie może. Coś to zmienia i wtedy F5. Okej. No dobrze, ale to. A, no tak. Bicie, bicie. I pchnięcie. No właśnie. Problemy. Jak ja tu, to on tu. Nie, no to. Nie rozumiem tego posunięcia. Tu weźmie. Tak bezczelnie, tak po prostu. A co po F5? A związanie jest. No jest, no. No jest związanie, jest. Ajajaj. Mało czasu, no nie zdążę, kurza noga. Pionka mi tutaj wyłączył z gry. Dobrodzi. Bicie, bicie. Dobra, bijemy. Ja wiem, oddanie gońca tutaj jest nie najlepsze, z tym, że no, skoczkiem nie może, musi hetmanem i hetman nie wiąże, więc F5 teraz. Więc F5 teraz.
I skoczek odchodzi. Tu jest za szachem. Ale teraz się broni wszystko. A3 teraz? What the? No dobra, no ale to... Aha, nie mogę tu. Nie mogę tu. Hej, w ogóle słabo jest. Słabo jest. A, tu też nie mogę. No, co ciekawie zagrał ty. Ciekawie zagrał. Jak to wygląda w ogóle? Biały lepszy. Najlepszy ruch w pozycji pewnie, co? A3? To ten gość to silnikowy jakiś ruch, co? Co sądzicie w ogóle A3? O A3? Co sądzicie A3? Ja nie wiem. Ciekawe. Jedna pomyłka. Dobrze grał, naprawdę, słuchajcie. Gościu świetnie grał. Miałem takie wrażenie przynajmniej. Takie wrażenie miałem. Tutaj lepiej stałem rzekomo. Rzekomo. Cały czas byłem lepszy. No taki tak silnik twierdzi. Tu z szachem mógł być. No tak, koniec odbijał. Gdzie był błąd? Tu niedokładność jednak. Bić mogłem po prostu? Just like that? A tu... No. Dobra, słuchajcie. Przecież tu... 3 do... Co tak się grzeje ten laptop w ogóle? Słyszycie to? Odpalił tam w ogóle silniki na full throttle. Nieźle. Nie, no powiem wam tak. Ja wiem, to zły daję przykład dla młodych ludzi, ale... Wiecie co? Nie chcę mi się tego analizować. Nie, no nie widzę, że 3 do 2 jest i ja nie. Tak. A 3 w ogóle jedyny ruch, ty. A 3 jedyny ruch, tak? No podejściu skokiem. Ale właśnie, nie można było odejść po prostu skokiem. A to lanie, nie? Lanie, lanie do spodu. I nawet teraz huknięcie. No tak. Taką równą? Kurczę, blada A3. Zobaczył A3. No dobra, dziękuję za uwagę, moi drodzy. Miłej niedzieli. Trzymajcie się. Pozdrawiam.